Był to zwyczajny poranek. Jak co dzień z samego rana sprawdzałem swoją skrzynkę mailową, gdy nagle dostałem bardzo ciekawą wiadomość. Dokładniej wyzwanie od marki Philips. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w wyzwaniu One Blade One Winner. Tak jak wybierasz codziennie Philips One Blade do walki o wypielęgnowany zarost, tak chcemy, abyś wybrał jedną broń, dzięki której Twoja rozgrywka w Fortnite będzie również łatwa. Kiedy zdecydujesz się na jedną broń, nie możesz już jej zmienić. Wiemy, że tam, gdzie jest One Blade, może być tylko One Winner. Dlatego zanim zaczniesz rozgrywkę, przygotuj swój zarost do świętowania zwycięstwa. Czy podejmujesz się wyzwania? Nagle do drzwi zadzwonił dzwonek. Kurier przyniósł mi paczkę, a w paczce znajdowała się golarka Philips One Blade Face and Body. Już wtedy wiedziałem, że ten dzień nie będzie taki sam jak inne. Tak jak widzieliście, moi drodzy, dostałem wyzwanie od marki Philips, a teraz muszę wybrać jedną broń w grze Fortnite, którą wygram gierkę. Odpisałem im na to wiadomość, żeby mi troszeczkę sprecyzowali całe zadanie, czy muszę to rozegrać w trybie solo, z duo, czy też składy. Dostałem odpowiedź, że jest to dobrowolne, więc w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zagramy sobie składy, gdzie będę atakował tylko i wyłącznie puszką, dokładnie, nie przesłyszeliście się, którą wyłowię z wody. Z pewnością wielu z Was nawet nie wie, że taką puszką można zadać obrażenie. Więc szykuje nam się naprawdę mega ciekawy odcinek, a ja zapraszam do oglądania. Okej, panowie, misja na dzisiejszy odcinek jest bardzo prosta. Musimy wygrać gierkę używając tylko i wyłącznie jednej broni. Broń możecie sobie wyłowić lub też znaleźć, a ja niestety muszę się posługiwać tylko i wyłącznie jedną bronią w postaci, uwaga, uwaga, puszek. Więc musicie mi pomóc wyłowić puszki, a dopiero zajmiecie się swoimi broniami, okej? Łatwiutko bym powiedział, łatwiutko. Dobra. To ja bym chyba wolał już tymi puszkami tutaj z swojej broni strzelać. To za łatwo. Dlatego najlepsze zostawiłem dla siebie, co nie? I idę łowić puszeczkę, moją kochaną. Ciekawe, czy mi się uda wyłowić chociaż jedną. Wiem, że jak się chce, no to wiadomo, że nigdy nie wypadnie, nie? Prędzej złotego skara wyciągnę. O, pompa, na dzień dobry, okej. Ło, jaki delfin! A nie, to szaku, to szaku. Jaka masz pompka? Siwa, szybka. Aha, dobra, to... Znaczy, na razie sobie wezmę. Bieski pistolero, widzę, tutaj leży sobie. U mnie cały czas słabo. Same na rybki. Puszek coś nie widać. Pomógłbym ci, jakbym widział wędkę, wiesz, ale... Dobra, może coś ogarnę. Znaczy, zbierajcie też sobie, panowie, matce, żeby później nie było przypału jakiegoś. Tak, ja już sobie nazbierałem. O, jest rybka taka lepsza, więc tą sobie lepszą wezmę. Oni są tam. A ty tylko jedną puszkę chcesz, nie? Znaczy... Chociaż jedna by się przydała. Chociaż jedna, tak! Żeby mógł chociaż kogoś dobić, jak go powalicie. O, jest i pierwsza puszka, o, wilku mowa, i dziękuję. Dobra. Ja ci pomogę trochę. Dobra. Pędeczka zarzucona została. Nurkowanko jest robione teraz. Zobacz, może gdzieś tam jakaś puszka na dnie się zawieruszyła. No właśnie sprawdzam. Dobra. Wygrywacz metalu odpaliłem, ale chyba nic nie widzę, wiesz? Nie, nic nie pipka? Nie. Okej. Okay. O, emeczka będzie przydatna jako moja jedyna broń. Mam emeczkę też dla kogoś, jak ktoś by chciał. Ale ona już daje. Typy płyną do mnie. Ja lecę na niego z puszką, stary. Dobra. Ja już jestem. Na brzegu. Ho! Dostał 20 z puszki! Uwaga! To. Dostał 20 z puszki. Buduje się. Au! Ale powaliłeś go, tak? Dobra. Powaliłem, tak. Podnieś. Biorę go w łapy. Dawaj go w łapy, ja go teraz tą puszką dobiję. Tak, dawaj, dokończ go. Musimy finish to dokończyć. Ja finish trzymam, him. Dawaj. A masz, chamie! Dostał? Nie! Połóż go! Połóż! Koniec z tobą! Uwaga! Leży! Takie! Piątka! Poszło! O, yeah, tak jest! Przybita piona! Rybka jest zjedzona! Okej! Rybka zjedzona! Jeszcze kewik tutaj, stary! Nie czuję, jak rymuje. A jak? A dobra, a gdzie reszta jest? Nie wiem, to jakiś był samobójca chyba. Ta.
On nie wiedział, że mamy puszki, człowieku. On właśnie nie wiedział, że tutaj ktoś może mieć puszkę. Puszka Pandory, kurczę. Dobra. Dobra, jest jechane teraz, pa. Jest jechane ostro. Normalnie, ja to na biwak się wybrałem, zobacz, na uderzce, cyk. No widzę, normalnie. Tam ponoć lepiej biorą puszki. Dokładnie. Bo głębiej, głębiej. O, jest pompka, może ja bym zmienił na pompkę. O, masz puszeczkę, trzymaj. A tutaj taką... O, dzięki za puszeczkę. A tutaj pompkę taką niebieską wyrzuciłem komuś. Jaką? Znalazłem, znalazłem. Szybka, no, to dobrze, dobrze. Ty, mogę łowić pływając, jak ja chyba jestem człowieku jakiś... Nie chyba. No zobacz, łowię, puszkę złowiłem. Puszkę złowiłeś, ja płynę po nią. Idę do ciebie, ci ją rzucę. Trzymaj. To jest chyba sposób. Chyba sposób jest znaleziony. Trzeba, dawajcie, płyniemy. Czekaj, bo łódka... Puszka, zobacz, to sposób jest znalazłem. Stary, no faktycznie. Biorę, jak ja mam już 4 puszki. Jak my później to po odcinku sprzedamy na złomie, to jeszcze na karnet bojowy będzie. Dobra, wszyscy są? Okej. Bo głową zawaliłeś w łódkę, ty. O. Nie przesadziłeś trochę? On chciał tego. Te skrupiaki, co się przy kadłubie trzymają. Udawać trochę. Dobra, panowie, na razie dawajcie może tu na wysepkę, co? Matce sfarmimy. Jeszcze brakuje mi 2 puszek do staka. Nie no, to jakiś łódka. Dobra, typy są z przodu. Nawaliliście rakiet? Wal, rakiety wal. Ja wyskoczyłem. Spadł. Padł ten ziom. Ja wezmę ich zaskoczenia gdzieś od boku puszką. Wal szaku z rakiety. Dostaję skądś. Ładnie dostają. Na górze są. Tego typy, jego typy są na górze. Jeszcze mają RPGa. No to tu już się mniej kolorowo robi. Kurczę, najgorzej. Dobra, powaliłem, że ma jednego. Nice. Ja już do niego idę i go dobijam z puszki. Tak, on ma low jak coś. Spadł do siebie. Jest u mnie. Leży drugi ziomek. Raz, ja dobra. Nie pomożecie mi, guys? Nie należy. Szaku, zejdziesz do mnie? Szaku, zejdziesz. Dobra, padłem. Zejdę. Mi wcisnął bombę, ham. Na kółeczku pływam. Jak podniesiesz, to jak zabiję, tylko on mnie w plecy zabił. Ja weź tutaj podejść, jak możesz. Ja uciekam. Jestem. Otwórz ją, jestem tutaj koło was. Dobra, podnieś pierw go, okej. Okay. Dobra. Oni są we dwóch powaleni, oni się mogą. Ja jestem podnieść, tu, jakbyście mnie podnieśli dobra, zaraz. Dwa fragi dostałem, także... Dobra, szalony, ja tu jestem pod spodem na oponce, okej. Okay. Podnieś rogal. Stój. Dobra, bo mnie prąd znosi. Ja też właśnie. Bez spoko podnoszę, więc... Szalony, oddaj tą puszkę, widziałem wszystko! Kurczę. Ej, macie te narybki? Mam 6. Tam mam, trzymaj. Mam narybki i bandaże. Czekaj, nie, muszę jakoś wyjść, bo coś się dzieje, nie mogę się leczyć. Dobra, już się leczę. Ej, mam aptekę, coś. Nawet 4. Dobra, tu mam jeszcze, czekaj, ryby złowię. Dobra, bo 2 ziomków przeżyło od nich jeszcze, nie? Ja 2 zabiłem, ale tutaj lutuję. A ja jednego zabiłem. Dobra, mam płaszczaka jak coś. Aha, zjadam go. To chyba wszyscy, no. Dobra, zjadam go. Okej, typy porobieni. Dobra. Ja tam jednego dobiłem puszką, więc kolejny typek porobiony puszeczką. No i gitas. Ja zaznaczyłem środek strefy mordy, więc tam możemy się udać. No, let's go na środek. To żeby nas 15 stron nie otoczyli, bo nie jest. Zostało mało składów. Ale spoko, bo wszyscy żyjemy. To jest bardzo duży plus, bardzo. Ale nie mamy mordeczko. Kurczę, macie tą wędkę? Tu są jeszcze łowiska, byśmy mogli wyciągnąć. Nie mamy puszek? Jest apteka, podpłyń to. Kurde. Wywaliłem puszki, cofnij się. Pompę podniosłem niechcący. Bym dostał. Snajper. Musimy... Ja do wody. Dobra, luźno. Czy mi się motorówka rozwaliła? Jest szansa taka. Witam w tył. Tutaj ziomek jest. Ziomek ze snajpą u mnie. Ten o tu? I tutaj dawaj, drugi. Dawaj się akurat. Czekam już podlecieć. Kurde, nie mam maców trochę, ale... Chodź tutaj, rzucę ci do mnie. Wiesz co, ja jestem... A, jesteś na dole? Tak, okay, tutaj dobra, rzuciłem 400. Gdzie ty, wariacie, uciekasz? Nigdzie nie idziesz.
O, tu jest u mnie, zamurowałem go. Możesz sobie wyjść drzwiami. Ale on też wychodzi. A nie, wyszedł. Zaszalony? Dobiego. Ej, jest jeszcze jeden żamek na dole. Na dole jeszcze jeden żamek. No ile on ma życia? Gin! Dobra, pięknie! Ej, tu jest jeszcze jeden żamek. Dziena, dobra, tu są jeszcze kewy, ja od razu biorę i będę pił. Nie, żyje. O, nice, powalił. Apteka, dobra. Dwa razy poleciała, tutaj rzuciłem. Ja bym potrzebował ammo do pompy, mam tylko 6. To jest apteka i mały potek. A gdzieś tutaj jeszcze puszki pogubiłem, są puszki, okej. Najważniejsza rzecz, a ty ją... Masz ammo do pompy? Stypy strzelają. Mam, wiesz? Ja się postaram ich zrobić od boku. Dobra, jesteśmy w strefie, także fajnie. Tak, i mam 3 apteki. Dobra, Farel, komando puszka leci z lewej. Cała trójka tutaj. Nie wiem, czy go tak trafię. Dobra, on tutaj jest. HG zajmuje. Aha. Chyba. Chyba trochę trafię. Zajmuję HG, bo ja przejąłem. Dobra. A to ja, ty. A to ty się ze mną bijesz, dobra. No ładnie. Do 120, do 120! Bij go, bo nie ma, HP nie ma. 0-0, 1-1 ma 0, totalnie. Ja tu się buduję. Buduj. Już idę do was. Leży. Powolone. Dobra, dwóch są. Okej, czekajcie, ja tu mam puszki gdzieś. Podnoszę puchę. Dawajcie, bij go. Ja tego leży! Dostał puszką. Nice. Oj, leżę. Jest! Trzy fragi puszką. Łatwo, panowie. Nieważne, czy bym wygrał, czy przegrał, tak jestem zwycięzcą, ponieważ, panowie, mam idealnie gładki zarost dzięki Philipsowi OneBlade, co nie? Let's go! Jak widzicie, moi drodzy, bez najmniejszego problemu udało nam się wykonać to zadanie. Tak samo jak bez najmniejszego problemu radzi sobie z moim zarostem maszynka Philips OneBlade Face and Body, gdzie możesz sobie mordeczko ogolić wąsa, a nawet klatę. Jeżeli chcielibyście wygrać taką maszynkę, wbijcie na mojego fanpage'a, do którego link znajdziecie w opisie i zapoznajcie się z zasadami konkursu. Ja już dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.